Dużo. Dużo pisaliście komentarzy, co można by było umieścić do próżni, aby sprawdzić zachowanie danej rzeczy w kosmosie. Dlatego umieściliśmy kamerkę, aby sprawdzić, czy będzie ona w stanie nagrywać. Również umieściliśmy watę, a nawet płuca, aby zobaczyć ich zachowanie w kosmosie. Ponadto przeprowadziliśmy eksperyment z reakcją coli i mentosów. I to wszystko w komorze próżniowej. Dlatego siadajcie wygodnie i życzę wam miłego oglądania. Psst, nie zapomnijcie kliknąć przycisk subskrybuj. Mała rzecz, a nam sprawi uśmiech na twarzy. Kochani, pająk z takimi robakami, który w środku ma jeszcze balon, który może całkiem fajnie napompować się. Po prostu umieszczamy w takim razie takiego pajączka do naszej próżni. No dobra, no z pająkiem po prostu mamy, zamiast zwykłego pająka mamy pająk XXL. Nie, kochanie, całej maszyny nie będziemy umieszczali, ale chcę sprawdzić, co jeśli watę cukrową umieścić do próżni. W ogóle watę nie ma gdzie kupić, dlatego musimy tutaj użyć metodę maszyny i zrobienia po prostu samemu. Dajemy łyżeczkę, odpalamy. Moje kochani, mi się wydaje, że to nie cukier tutaj na tym patyku, a moje wypociny w związku z tym, jak ja to robiłem, ale udało się koniec końców zrobić watę, jest bardzo puszyste. Ja szczerze jestem ciekaw, czy powietrze jest zamknięte w tej wacie cukrowej, no bo w sumie w marshmallow nie było to takie oczywiste, że powietrze w marshmallow jest zamknięte. Natomiast jak my włożyliśmy do próżni, nagle z małych pianeczek utworzyły się po prostu ogromne bąble, nie? Dlatego sprawdźmy, jak to jest w przypadku waty cukrowej. Taka przepiękna kopuła nam wyszła. To teraz, kochani, obstawiajcie w komentarzach. Wow! Jaką w ogóle dziurę tutaj zrobiło, strumień powietrza, zobacz! Strumień powietrza jak unormalizował ciśnienie, przez taką dziurę właśnie powietrze wychodziło i nam w wacie zrobiło się. Okej, dobra, ta wata jest zbyt puszysta, ale przecież watę również możemy bardziej zgnieść i zróbmy taką kulkę w ogóle z tego wszystkiego, śnieżkę. Teraz to może zadziałać inaczej. No to przynajmniej coś nam z tego wyszło, wichura śnieżna. Ja mam teraz chęć zebrania całej waty i stworzyć maksymalnie małą kulkę. To w ogóle jak karton jakiś. Słyszycie, jakie dźwięki wydaje ta wata? Okej, no to już jest bardzo, bardzo mocno zgniesiona piłka. Coś wata cukrowa się nie podatna na takie rzeczy. Kolejna bardzo ciekawa rzecz z próżnią jest taka, że w próżni jest zupełnie inna temperatura wrzenia. I właśnie to teraz pokażemy z wodą. Uruchamiam czajnik i nie będziemy czekali, aż woda zagotuje się, tylko przerwiemy mniej więcej, jak ona będzie miała 60 stopni. I mamy ciepłą wodę, którą przelewamy do szklanki. No i proszę bardzo, woda pięknie nam wrzy, co najciekawsze, że im większe ciśnienie, tym mniejszą temperaturę wody potrzebujemy. Możecie sobie wyobrazić, że przy ciśnieniu w 0,1 atmosferę potrzebujemy 45 stopni, aby zagotowała się nasza woda. No i taki sam przykład jest z naszą próżnią. No to kochani, kolejne pytanie, czy taką kamerkę, jak umieścimy do próżni, po pierwsze, czy będzie ona w stanie nagrywać, czy nie zepsuje się nam, czy będzie w stanie nagrać dźwięk? Bardzo, bardzo jestem ciekaw, jak to wszystko wygląda. Dlatego umieścimy na gąbeczkę. Pewnie domyślacie się po co. Jak się nie domyślacie, to wam potem wszystko opowiem. Z kamerką się żegnamy, ponieważ będziemy wysyłali ją do próżni. Zamykamy wszystkie zawory i lecimy. Teraz zaczyna się powoli zwiększać się ciśnienie i jestem ciekaw, czy w tym momencie, no widać, że jeszcze nagrywa, ale jak słychać dźwięk? Jestem ciekaw, teraz już chyba mamy maksymalną próżnię, którą możemy osiągnąć. Halo, kamerka! Czy ty nas słyszysz? No to wracamy. O, teraz powinno być dobrze słychać.
Słychać? No to całkiem ciekawe, że dosłownie po uruchomieniu pompy od razu przestało nagrywać dźwięk, już nie było słychać absolutnie co ja mówię, chociaż ja normalnie krzyczałem do tej miski, nie? A na gąbkę położyliśmy, żeby dźwięk nie przekazywał się poprzez drganie, ponieważ dźwięk przekazuje się poprzez drganie i na przykład mógł przez drewno również przechodzić, dlatego dla czystości eksperymentu taką gąbkę podłożyliśmy. Ej, mi się podoba, to był bardzo dobry eksperyment. No to kochani, dochodzimy do eksperymentu, w którym płuca umieszczamy do próżni. W ogóle, ja szczerze nigdy w ogóle nawet nie dotykałem i nie wiedziałem, że płuce się sprzedają, ale okazuje się, że normalnie można kupić w sklepie płuca świni, jak my teraz mamy. Wygląda to strasznie dziwnie i myślę, że dzięki temu, dzięki takiej strukturze płuc mogą bardzo, bardzo mocno się napompować. Ja nie wiem, co będzie się działo, dlatego po prostu umieśćmy to wszystko do próżni. To jest coś nieprawdopodobnego, jak szybko to rośnie i jak masakrycznie zwiększa swoją objętość. Zaczyna jakby oddychać w ogóle. Ej, no powiem wam szczerze, że wygląda to po prostu strasznie. Jeżeli człowieka umieścić do próżni, to wiesz, te wszystkie mięśnie, to wszystko co my mamy, to zacznie tak pompować się jak właśnie w tym przypadku, nie? To jest naprawdę po prostu niesamowicie straszne i w ogóle nieprzyjemne. Dlatego ja jeszcze mam jeden eksperyment, żeby do słoika teraz walnąć wodę i do wody wrzucić te płuca i jeszcze to raz wszystko odpalić w próżni. To w ogóle wygląda jak jakieś laboratorium, nie? Ale widzicie, w wodzie również to zadziałało, zwiększyło swoją objętość. Co prawda woda nam się nie zagotowała, no to przez to, że była po prostu bardzo, bardzo zimna. Dlatego dobra, już wiemy co zadziała z mięśniami z próżni. No było to ciekawe, musicie przyznać. No to co kochani, zarąbisty eksperyment kolej Mentos. Co jeśli odpalić w próżni? Jak to wszystko będzie wyglądało? Ponieważ ja myślę, że w próżni powinien być, nie wiem, razy 5 efekt, albo nawet razy 10. Tylko tutaj pojawia się pytanie, okej, umieszczamy tą puszkę do próżni, ale w jaki sposób mamy wrzucić Mentosa do tej puszki? I przez jakiś czas sobie kminiłem i słuchajcie, znalazłem rozwiązanie. Przede wszystkim musimy się przekonać, czy Mentos jest w stanie się zmieścić. No nie. Nie mieści się Mentos w naszej puszce, dlatego pokroimy go na pół. A więc kochani, musimy skleić wszystkie Mentosy ze sobą i na samą końcówkę dajemy magnes, abyśmy w efekcie końcowym otrzymali taką piramidę z Mentosów. Pewnie sprytni widzowie już skumali, jak to będzie działać, a mianowicie ta część magnesu z Mentosami zostaje wewnątrz naszej miski, a po prostu pozostałe magnesy mocujemy z zewnątrz. I teraz zobaczcie, przy pomocy magnesa na zewnątrz ja mogę sterować wszystkimi Mentosami, zarówno jak i sprawić, aby to wszystko nam spadło, dlatego mi się wydaje, że jest genialny pomysł, inaczej tego nie zrobimy w żadnym wypadku, dlatego musimy po prostu trzymać kciuki, aby wszystko dobrze się odpaliło. Na mnie idealnie to się prezentuje. Teraz dla lepszego efektu weźmy nową puszkę, która ma więcej gazu. Lecimy. Raz, dwa, trzy. Wow! Spójrzcie po prostu, jak z całej kuli teraz wychodzą gazy szaleńczo. Bardzo ładnie to wygląda. Czy wy zwróciliście uwagę, jak szybko ta fontanna zaczęła wylatywać, nie? W rzeczywistości mi się wydaje, że nie ma aż takiej prędkości. Jak to wszystko spadło, tak było moment, że po prostu, że ten magnes tutaj się zaczepił, nie? Ale koniec końców spadł na całe dno. Fontanna po prostu w sekundę nagle taka wziu, nie? Subskrybujcie kanał, aby było więcej takich eksperymentów. Mam nadzieję, że dołączycie po prostu do naszego kanału i będziemy mogli tworzyć dalej coś bardziej szalonego i dalej eksperymentować. Także życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pa!